I jeżeli tak się stanie, jeżeli, tak jak powiedziałem, usłyszymy strzały w przesmyku suwalskim, to znaczy Rosjanie atakują trzy kraje bałtyckie i tak naprawdę przechodzimy do wymiaru wojny światowej. Jak ktoś się wspina po skałce, cały czas maca coraz najlepszego zaczepienia rąk i nóg, i Rosjanie będą macać, gdzie jest to NATO słabe, gdzie można go rozdzielić, gdzie można wywołać rozdźwięki. Nawet nie trzeba go zajmować. To nie chodzi o to, żeby wjechać czołgami, jeździć tam koło grobowca Emanuela Kanta czołgiem w Królewcu czy w Kaliningradzie, tylko zneutralizować możliwości ofensywne. No to, żeby NATO odbiło te kraje, to byśmy musieli przeprowadzić operację Overlord, czyli 6 czerwca 44 lądowanie w Normandii, czyli w tym wypadku to było lądowanie w Estonii, na Litwie czy na Łotwie. Na początku, jeżeli dzisiaj kraje wiodące w NATO powiedzą pas, to NATO przestaje istnieć. NATO przestaje istnieć. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Drodzy Państwo, nie zaskoczę Was, zaczynamy od kciuka dla Zarysu, fundacji, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my staramy się pomagać. Super. Dzisiaj moim gościem jest znany Państwu doskonale generał Tomasz Drewniak. Czołem, panie generale. Czołem Państwu i czołem, panie dyrektorze. Bardzo miło pana widzieć znowu na antenie historii realnej, a dzisiaj temat, no, który od dwóch dni rozpala opinię publiczną, pierwsze strony gazet, czyli punkt pierwszy, groźba ataku Rosji na Litwę, punkt drugi, przesmyk suwalski jako najbardziej niebezpieczne miejsce świata. Zaraz skonfrontujemy ten krzykliwy tytuł z rzeczywistością. Panie generale, czy jest pan gotowy? Tak, postaram się sprostać zadaniu. Dobrze. Zanim zadam panu generałowi pierwsze pytanie, to tradycyjne podziękowanie dla naszych widzów. Wielkie, wielkie dzięki, że oglądacie filmy i że wspieracie historię realną. Działamy dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu. Można nas wspierać na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i oczywiście historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Panie generale, więc wszystko zaczęło się od decyzji władz w Wilnie, że Litwa ogłosiła, że zamyka czy też wprowadza restrykcje na tranzyt do Kaliningradu, do obwodu kaliningradzkiego następujących rzeczy. Materiały budowlane, żelazo, stal. I to doprowadziło do wściekłości w Rosji i pytanie do pana, czy to doprowadzi do nowej wojny. Znaczy, tutaj chciałem od razu troszkę sprostować. To nie jest decyzja władz Litwy, to jest kontynuacja sankcji, które nałożyła Unia Europejska i Litwa jako członek Unii te sankcje realizuje. To nie jest jakaś taka wyskok władz litewskich typu zrobimy na złość Rosjanom. Jest to pewna konsekwentna polityka Unii Europejskiej i Litwa ją realizuje równie konsekwentnie, więc to jest jakby taki pierwszy ten. Więc to Litwa nie jest osamotniona w tym, bo ona po prostu realizuje politykę Unii Europejskiej. To jakby takie sprostowanie. A co do meritum sprawy, myślę, że to jest takie rosyjskie potrząsanie szabelką, które nie przekłada się na nic, bo po pierwsze przy dzisiejszym zaangażowaniu Rosji na Ukrainie, no to kim i czym i jak by miała zaatakować tą Litwę? To po pierwsze. Po drugie, zaatakowanie Litwy powoduje bardzo poważne konsekwencje. Otwiera drogę do pełnoskalowego konfliktu z całym NATO. Myślę, że tutaj nikt nie ma wątpliwości co do tego, ani Rosjanie, ani nikt w NATO. Przy dzisiejszej sytuacji, gdyby NATO pozwoliło na jakikolwiek agresywny ruch Rosji w kierunku Litwy, nie zareagowało, to totalna kompromitacja. To po prostu NATO może się rozwiązać i przestać istnieć. Także tutaj są, to wszystko jest dość mocno napięte. No tak, dobrze. To ja mam kilka pytań do tego, co pan powiedział, panie generale. No więc pierwsza rzecz, mówi pan czym? No to odpowiadam, chyba narzędzie jakieś by się znalazło, bo wiadomość z wczoraj wieczorem, Rosjanie rozpoczęli wielkie, no dobrze, niewielkie, ale rozpoczęli ćwiczenia, manewry połączone armii w Kaliningradzie i floty na Bałtyku. No więc coś tam chyba mają, skoro ćwiczą. Oczywiście, że tak. Tylko, że pamiętajmy, że Rosjanie dzisiaj
wykorzystali swój ogromny potencjał, rakiet, tej broni najbardziej precyzyjnej, rakiet kierowanych, potencjał ludzki. Oczywiście, że w Kaliningradzie stoi potężna flota, część floty bałtyckiej, która ma w sobie, wbrew nazwie, to ma w sobie i samoloty, i wojska lądowe, bo tak to jest tam skomponowane. I Kaliningrad jest chyba najbardziej nasycony wojskiem, miejscem na świecie. Nie wiem, może jeszcze tylko granica południowej i północnej Korei podobnie nasycona jest. Ale to jakby niczego nie zmienia, bo to po prostu niczego nie zmienia. Bo tych zasobów, które mają wojska w Kaliningradzie, nie wiem, na ile dni starczy im walki, na kilka dni, to raczej jest takie prężenie muskułów niż realne możliwości. No właśnie, proszę zwrócić uwagę, panie generale, że chyba Litwini zdają sobie sprawę z tego, co pan mówi, bo no, mamy tu do czynienia ze starciem, no już nawet chyba nie Dawida z Goliatem, tylko nawet, nie wiem, słonia z mrówką, bo Litwa to jest kraj naprawdę bardzo, bardzo mały, z niewielkimi siłami zbrojnymi, a Litwini, pierwsza reakcja na rosyjskie groźby odwetowe, to poszerzyli te restrykcje z kolejowych również na drogowe, a druga sprawa, odpowiedź litewskiego MSZ-a, zgłoście się, kochani Rosjanie, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, niech nas rozsądza. Więc jak rozumiem... To świadczy o tym trochę przypomina mi sytuację z podwórka, gdzie mały chłopak ma dwóch albo trzech starszych braci, takich dobrze zbudowanych, i chodzi po tym podwórku i w zasadzie każdy by mu natłukł, ale nikt mu nie fiknie, no bo wie, że za nim stoi takich trzech, czterech dryblasów, i tu jest dokładnie taka sytuacja, tak? I Litwa bardzo, bardzo rozsądnie rozgrywa tą kartę z uśmiechem na twarzy, bez eskalacji, jakiś bez wrogich wystąpień. Proszę, idźcie do Trybunału, przecież są organy międzynarodowe, niech rozsądzą. Może wyrok będzie za 5 lat, może za 8, nie wiadomo, tak? Oczywiście, no właśnie. Natomiast mniej spokojnie, jeszcze zapytam, bo jak się umawialiśmy na tą rozmowę dzisiaj, to powiedział pan, że trochę jak z tej bajki rosyjskiej, jak ona się nazywa? Tak, Wilki Zając radzieckiej, tak słynnej, gdzie ten wilk cały czas krzyczał nupa gadi, czyli co on temu zającowi pokaże, a wszyscy i tak wiedzieli, że to jest tylko takie sprężenie mózgów i w zasadzie ten wilk nie ma szans nic zrobić. I to dokładnie mam takie skojarzenie z tą Rosją, która tam biega, skacze i różne rzeczy robi, ale na końcu i tak wszyscy wiedzą, że nic z tego nie będzie. No, oby, natomiast mieszkańcy Kaliningradu nie zareagowali tak spokojnie jak litewskie MSZ, bo podobno panika w tej enklawie, ludzie masowo rzucili się do kupowania materiałów budowlanych, właśnie gazu, po prostu boją się, że zaraz zostaną odcięci od wszelkiego zaopatrzenia, czyli co, to oni żyją w jakiejś psychozie, ci ludzie tam? Po pierwsze, oni dotychczas żyli w takim troszkę dziwnym stanie, tak? Bo byli zaopatrywani z, że tak powiem, z kontynentu rosyjskiego, ale też pamiętajmy, że na przykład długie lata funkcjonował ten ruch przygraniczny i jak mieszkańcy przygranicznych miast polskich, na przykład nawet dużego miasta Gdańsk, pamiętają sytuację, gdzie w sklepach budowlanych, dużych marketach, połowa to byli Rosjanie z Kaliningradu, którzy kupowali różne towary, więc oni mieli dostęp i do ruchu przygranicznego z Polską, i do ruchu przygranicznego z Litwą, i korzystali z tych dobrodziejstw, które dla nas są normalne, a dla nich są trochę takie, jeszcze tego tam nie ma. Wiele firm tam się ulokowało. Proszę pamiętać, że Kaliningrad był takim dobrym miejscem, tam były montownie samochodów zachodnich, między innymi BMW na przykład i kilku innych. Także ten Kaliningrad troszkę żył swoim życiem. To nie było taka zacofana Rosja gdzieś z dalekiej prowincji, tylko jego lokalizacja, jego miejsce na styku właśnie wschodu i zachodu powodował, że tym ludziom się żyło tak bardziej po zachodniemu niż po wschodniemu. I nagle się okazało, że to życie się kończy dla nich, więc to są w dużym szoku. Nie? No tak, ja kiedyś w którejś z rozmów w naszym kanale powiedziałem, że to, a może to Kaliningrad skończy tak jak Tajwan, czyli taka Rosja bis, tylko połączona z Zachodem i oddzielona od matuszki Rosji, bo chyba ci Kaliningradczycy czują się takimi właśnie bardziej Europejczykami niż, nie wiem, ludzie spod Moskwy czy jakiegoś innego Tomska. To trzeba by ich dokładnie zapytać, jak to wygląda, ale na pewno mentalnie zobaczyli dużo więcej niż Rosjanie z tego
z tego centrum Rosji, gdzie oni nie mieli szansy być na Zachodzie, nie mieli szansy widzieć. Można im opowiadać różne bajki o faszystach, o tym, jak to jest źle, jak to Zachód jest zły i atakuje. Oni nie mają możliwości skonfrontowania tego z rzeczywistością. Ludzie w Kaliningradzie tą rzeczywistość znają. Byli w Polsce, byli na Litwie, więc widzą, jak wygląda ten Zachód, który jest niby taki zły i chyba nie jest taki zły, jak im się podobał. No dobrze, panie generale, pogadajmy o wojsku, pogadajmy o tym, jak mógłby wyglądać ten konflikt na tym północnym teatrze działań wojennych, no bo oczywiście w momencie, w którym Rosja wystąpiła z tymi swoimi groźbami, no bo one się sprowadzają do tego i to ta słynna rzeczniczka rosyjska, która... Która ostatnio zaczerwiała, tak jak to powiedział jeden nasz minister. Wie pan co? Już nie chciałem się znęcać nad tą panią, ale wyjął mi pan to z ust, też groziła, ale no sens jest taki, jeżeli wy, Litwini, czy szerzej, ty, okropny Zachodzie, dalej będziesz wprowadzał restrykcje na dostawy do Kaliningradu, no to my weźmiemy sprawy w swoje ręce i sami zadbamy, to jest dokładny cytat, i sami swoje interesy wyegzekwujemy. No i oczywiście to wywołało, nie sprzęgło się z tym artykułem w Politico, o które będę zaraz pana pytał, o przesmyku suwalskim. No więc pytanie jest takie, według pana, czy jest taka groźba, że Rosjanie będą próbowali, nie mówię, że jutro, pojutrze, ale może za jakiś czas, wyrąbać sobie jednak zbrojnie taki korytarz z Białorusi do Kaliningradu? Jeżeli tak, to którędy i czy to jest możliwe, że przez Polskę? Po pierwsze, przesmyk suwalski, jego nazwa tak naprawdę wiąże się z miastem Suwałki, no bo to jest jasne, ale jak się popatrzy na mapę, to nie ma to takim miastem, z którego można by było rozpocząć tą po stronie wschodniej jest Grodno. I to by była najkrótsza droga do Kaliningradu, była przez mniej więcej koło Augustowa, Suwałk i dalej w kierunku Kaliningradu. Ale tam nie ma żadnych dróg. I tak naprawdę przesmyk suwalski nie jest drogą między Białorusią w tym wypadku, ale to jest, no nazwijmy go jakoś tam prawie już częścią Rosji, do Kaliningradu, tylko tak naprawdę jest czymś odwrotnym. Jest zamknięciem krajów bałtyckich od NATO i uniemożliwienie pomocy krajom bałtyckim przez wojska i siły NATO. To jest tak naprawdę klucz wszystkiego. Nie jest to najkrótsza, może jest to najkrótsza droga do Kaliningradu, ale ona jest niemożliwa do osiągnięcia, bo nie ma tam po pierwsze dróg. Teren jest bardzo ciężki dla jakichkolwiek walk, bo są jeziora, lasy. Tam pluton obrony terytorialnej jest w stanie zatrzymać każdą kolumnę, no bo wysadzi jedną groblę, wysadzi kilkanaście drzew na drodze, on nawet nie musi walczyć. On będzie po prostu blokował drogi, wysadzając kolejne drzewa w Puszczy Augustowskiej czy w kolejnych masywach leśnych i nikt tam tędy nie przejedzie. Więc tak naprawdę przesmyk suwalski sam w sobie jest miejscem, które, popatrzmy jak idą drogi w przesmyku suwalskim, one idą z kierunku Polski na Litwę, idą przez Suwałki jedna droga, nie pamiętam teraz numeru, chyba 61 i druga idzie przez Augustów też na ten, a dróg Grodno-Kaliningrad w zasadzie nie ma, są to lokalne drogi, które nie mogą być wykorzystane w poważny sposób przez wojsko i potem jako transport. Nawet gdyby założyć, że taka możliwość istnieje, to te wszystkie drogi są pod ciągłym ostrzałem artyleryjskim z naszej strony, więc są dalej nie do wykorzystania. Tak naprawdę Rosjanom przesmyk suwalski jest potrzebny do tego, żeby zablokować kraje bałtyckie i gdybyśmy usłyszeli strzały w przesmyku suwalskim, to oznacza, że Rosjanie zdecydowali się zaatakować kraje bałtyckie. I to trzy na raz, bo to nie można, tutaj akurat nie będzie można mówić, że zaatakują tylko jeden ten. Wtedy Rosjanie wyprowadzą swoje flotę z Kaliningradu, wyprowadzą swoją flotę z Kronstadtu, zablokują z obu stron i ze wschodniej i z zachodniej wejście w tą część Morza Bałtyckiego i ruszą zamknąć przesmyk suwalski i wtedy kraje bałtyckie zostają odcięte od dostaw i gospodarczych i militarnych i NATO po prostu będzie musiało sobie wyrąbać korytarz do lądowy i morski do tego, żeby tam dotrzeć, a w najgorszym scenariuszu to gdyby Rosjanom udało się zająć te kraje, co przy dzisiejszych potencjałach, o których mówiliśmy, no,
powiem tak, jest możliwe do spełnienia, nie chcę powiedzieć, że to jest łatwe, ale jest możliwe do spełnienia, no to żeby NATO odbiło te kraje, to byśmy musieli przeprowadzić operację Overlord, czyli 6 czerwca 44, lądowanie w Normandii, czyli w tym wypadku to było lądowanie w Estonii, na Litwie czy na Łotwie, żeby to odbić. Więc tak naprawdę to jest klucz przesmyku Suwalskiego. Nie najkrótsza droga do Kaliningradu, tylko odcięcie krajów bałtyckich od wszystkiego. Tak, ale słucham tego z dużą uwagą i zainteresowaniem, bo to pokazuje, panie generale, jak ważna jest mapa. To znaczy wystarczy spojrzeć na mapę, tak jak pan powiedział, i zobaczyć, że drogi idą z północy na południe, czyli z państw bałtyckich do Polski, a nie ze wschodu na zachód, czyli z Białorusi do Kaliningradu, żeby zrozumieć, że jest dokładnie odwrotnie niż się wydaje opinii publicznej, czyli że to nie Rosjanie będą się przebijali przez Suwałki, przez przesmyk do Kaliningradu, tylko odwrotnie, my będziemy się próbowali przebić na północ, tak, na ratunek Litwie, a oni będą ostrzeliwali ten przesmyk suwalski. Dokładnie, oprócz dróg, no bo teoretycznie można sobie wyobrażać, że można by pójść na zielono, prawda? Ale ponieważ tak się składa, że odkąd jestem dzieckiem, to spędzam wakacje na Suwalszczyźnie i ostatnio też przez wiele, wiele lat jeździmy z rodziną tam. I wiem też, że przyroda sama nie ułatwia sprawy. Wzgórza, chociażby w Suwalskim Parku Krajobrazowym, jeziora, kanały. Jak rozumiem, współczesna wojna, ja pamiętam, że Ukraińcy się dobrze do tego przygotowali, prawda? To znaczy można tam to wszystko w taki sposób przygotować, że tam nic nie przejdzie. No proszę sobie wyobrazić wąską drogę w masywie leśnym, po obu stronach mamy duże, duże, solidne drzewa, tak jak w Puszczy Augustowskiej, na odcinku 10-20 kilometrów i wjeżdża pan kolumną w taką przestrzeń, no to w zasadzie, tak jak powiedziałem, pluton czy kompania obrony terytorialnej jest w stanie zrobić z panem wszystko. No bo nie jest pan w stanie zapewnić żadnej ochrony takiemu konwojowi wojskowemu i byłoby to, co widzieliśmy na obrazkach, kiedy na północ od Kijowa Rosjanie ugrzęźli i tego, chociaż tam teren był dużo bardziej sprzyjający niż ten tutaj. Więc tutaj by było jeszcze dużo gorzej. Pamiętajmy, że każda droga ma jakąś swoją przepustowość. To nie jest tak, że na drodze lokalnej może przejechać tysiące ciężarówek. Po prostu nie, bo się nie wyminą. To jest bardzo skomplikowane logistycznie. I dlatego, tak jak powiedziałem, no, oczywiście, że wszystko sobie można wyobrazić, ale no, w głowie wojskowego taki scenariusz jest skrajnie absurdalny. Oczywiście, ja te drogi znakomicie znam, zresztą tam jak się zjeżdża z tych głównych dróg, to są bardzo często takie piaszczyste, polne drogi, które jesienią często są w ogóle nieprzejezdne. Natomiast, dobrze, to była dobra wiadomość dla Polski, to znaczy, że rzeczywiście jest bardzo mało prawdopodobne, żeby Rosjanie próbowali się przebijać przez Polskę do Kaliningradu. A teraz zła wiadomość dla Litwinów, to znaczy przesuńmy się trochę na północ, na naszej mapie i są drogi wschód-zachód i one są na Litwie, tak? Tak, i to niestety jest zła wiadomość dla Litwinów, bo główne szlaki komunikacyjne i drogowe i kolejowe no, wiodą przez Litwę. Wiąże się to z tym, że no, kiedyś tak był zbudowany Związek Radziecki i tak ta infrastruktura była budowana i dzisiaj Litwini są, powiem tak, trochę spadkobiercami tego systemu podsowieckiego, komunikacyjnego. Oczywiście go tam w jakiś sposób rozwinęli, ale tak naprawdę jak widać na mapie, to drogi z Białorusi wiodą w kierunku Wilna i dalej w kierunku Kaliningradu, główne drogi. I tam teren jest już trochę bardziej korzystny dla robienia operacji wojskowej. Oczywiście jak weźmiemy linijkę i przyłożymy do mapy, jest to prawie dwa razy dalej. Ale dwa razy dalej nie oznacza wolniej, może oznaczać trzy razy szybciej. Tak, tak. Tam już jest płasko. Jak się tylko wyjedzie na północ i w stronę Kowna, a potem zakręca na Kłajpedę nad Bałtyk, no to już jest płaściusieńko. Tam Kowieńszczyzna już jest płaska. Nie tak jak Wileńszczyzna i Suwalszczyzna, które są górzyste. A więc rozumiem, że jeżeli by rzeczywiście Rosjanie zrealizowali swoje groźby, to nie najkrótszą drogą przez przesmyk suwalski, tylko dłuższą przez na Litwę. Ale tak jeszcze tylko krótkie pytanie. Bo my powiedzieliśmy o tym, że Litwini blokują kolej i blokują drogi, ale jest jeszcze chyba transport morski, prawda? To znaczy to nie jest tak, że
Rosjanie w ogóle nic tam nie mogą dowozić, ale może, co podwyższa tylko koszty, ale znaczy, dowozić transport można. Transport morski wcale nie jest taki drogi, bo podobno jest najtańszy na świecie. Chociaż tu odległość robi swoje, bo tutaj z Białorusi mają dużo, dużo mniej, ale jest wiele krajów na świecie, które są oparte o transport morski i całkiem dobrze prosperują. Nie będę ich tu wymieniał, ale każdy z Państwa sobie może to zobaczyć. I to jest tak naprawdę tutaj Rosjanie, oczywiście, że jest to pewne utrudnienie, ale czego oni się spodziewali? Jeżeli zostały nałożone ich sankcje za to, co zrobili, no to czego się spodziewają? Że wszyscy będą udawać, że się nic nie stało? No, sami sobie zrobili ten problem i ponoszą tego konsekwencje. Więc jakby straszenie innych ludzi, no to tylko świadczy o ich słabości raczej. Ja to jestem raczej takim zwolennikiem, że jeżeli ktoś straszy, w taki sposób, jak Rosja straszy, co chwila kogoś tam, że to Finlandię straszy, to kogoś, to Litwę, to Polskę, to kogoś, to znaczy, że tak naprawdę nie ma siły na nic. To jest tylko takie straszenie tam, jak w tej bajce o tym wilku i zającu. Dobrze, to zanim przejdziemy do scenariusza wojny na Litwie i wojny w państwach bałtyckich, który jest bardziej prawdopodobny, no to co, to proszę jakoś skomentować w takim razie ten tytuł Politico, który dzisiaj, czy też wczoraj, w Polsce zrobił olbrzymie zamieszanie. Uwaga, Przemysł Suwalski, najniebezpieczniejsze miejsce na ziemi. To co to? No, ciężko mi jest komentować tytuły. Każdy sobie swój artykuł tytułuje tak, jak uważa. No, ja uważam, że to trochę jest raczej duża przesada i z takim chyba nastawieniem. Może myślą autora było zwrócić uwagę na to, co jest pozytywne, żeby zwrócić uwagę na pewne aspekty tego Przemysłu Suwalskiego. A tytuł, no jak, myślę, że to jest taka dzisiaj tendencja chyba w prasie, że czy w ogóle w mediach, że te tytuły muszą być takie bardzo oszałamiające. A potem się nagle okazuje, że poza oszałamiającym tytułem tam jakby już tego oszołomienia nie ma w tekście. No tak, prawa rynku są bezwzględne i chyba tak zawsze trochę było. Natomiast co ciekawe, ten artykuł wywołał nie tylko takie zamieszanie prasowe, ale mieszkańcy tego terenu się bardzo zaniepokoili. Olbrzymia ilość zapytań o to, gdzie są schrony. Ludzie się tam po prostu piekielnie zdenerwowali i na Sejneńszczyźnie, i na Suwalszczyźnie. Więc to jest trochę taki... smutna strona tego. Odpowiedzialność za pisanie i zamówienie różnych rzeczy też powinna obowiązywać, szczególnie w takich trudnych czasach jak dzisiaj. No dobrze. To teraz przejdźmy do tego scenariusza bardziej prawdopodobnego, czyli Rosja przebija się ten korytarz i idą te kolumny rosyjskie tymi drogami wschód-zachód na terenie Litwy. I w tymże artykule Politico już były takie rozważania, no, że gdyby zaczął się konflikt w takim miejscu, którego celem było odblokowanie tego Kaliningradu, czy rzeczywiście i Stany Zjednoczone, i NATO chciałyby umierać, uwaga, za, cytat, tak mały kawałek ziemi. I redaktor Politico nazwał to, że byłoby to co prawda poważne naruszenie, tak to określił, ale no pytanie, czy casus belli dla całego NATO i dla III wojny światowej. I to jest pytanie do pana, panie generale, czy taka próba przebicia się przez Litwę w celu odblokowania Kaliningradu to uruchomiłaby artykuł 5 i wielką wojnę? W mojej ocenie są tylko dwie możliwości. Albo NATO zareaguje z pełną siłą na takie działanie, albo NATO przejdzie do historii. Nie ma innej możliwości, nie ma żadnej pośredniej możliwości. Bo jeżeli małe państwa w NATO zobaczą, że to wszystko, o czym mówiliśmy przez tyle lat, to wszystko, do czego dążyliśmy i między innymi Polacy przez wiele lat, spełnialiśmy określone warunki, wydaliśmy określoną ilość pieniędzy i żyliśmy w nadziei tego, że przystępując do takiego sojuszu podnosimy znacznie swoje bezpieczeństwo i nagle by się okazało, że ten sojusz jest tylko sojuszem papierowym, no to wszystkie nasze kalkulacje polityczne przez ostatnie 30 lat można wyrzucić do kosza. Trzeba było od razu albo się zapisać jak Białoruś do Związku Państw Niepodległych, albo jak Szwajcaria zrobić się neutralnym, tak? Bo wariant, który wybraliśmy, okazał się bez sensu. Więc nie sądzę, żeby taka sytuacja miała miejsce. Proszę pamiętać, że my się jakby skupiamy na tym, że Rosjanie wyrąbują korytarz do Kaliningradu, my tylko walczymy na tym rejonie. Nie. W mojej ocenie, gdyby Rosjanie naruszyli granice państwa NATO, a w tym wypadku byłoby to
jednoznaczne, to NATO ruszy na całej szerokości frontu. W mojej ocenie na drugi dzień czy na trzeci dzień wpływa potężna eskadra natowska na Morze Czarne i Rosjanie zostają spacyfikowani totalnie na Morzu Czarnym. I Morze Czarne zamienia się z dzisiejszej wpływy rosyjskiej na wpływy, nie wiem, tureckie, natowskie, tutaj można dyskutować, kto by tam główne skrzypce grał. Z drugiej strony wpływa flota na Bałtyk, do tego lotnictwo i w zasadzie NATO nie ma już żadnych oporów, żeby pomóc Ukrainie. Wcale nie musi wysyłać dywizji naziemnych. Wystarczy, że wyśle tam lotnictwo, wystarczy, że zneutralizuje rosyjskie lotnictwo i natowskie lotnictwo bez żadnego problemu zapanuje w powietrzu i Ukraińcy przy takim natężeniu bombardowań NATO, jakie mieliśmy czy w Kosowie, czy w Jugosławii, czy w Iraku, to po prostu Ukraińcy sami dojadą dużo dalej niż stara granica rosyjsko-ukraińska. To co, to Ukraińcy się... Tutaj to jest, ja mam takie wrażenie, że obie strony dokładnie wiedzą, gdzie jest ten, tak jak w zimnej wojnie, że obie strony się prężyły muskuły w czasie zimnej wojny. Obie strony prężyły muskuły, obie strony się tam gdzieś testowały na obrzeżach, ale kiedy doszło do pierwszej konfrontacji, czyli Kuba, skończyło się to szybko i jasno, tak? Amerykanie powiedzieli, to jest linia, której nie przekroczycie. I koniec. I tu jest taka sama chyba, wydaje się, powiem tak, niepisana umowa, czy jakieś takie niepisane zrozumienie. Wojska NATO nie wchodzą bezpośrednio do Ukrainy, a Rosjanie nie atakują wojsk NATO. Bo gdyby tak się stało, to eskalacja konfliktu z lokalnego, z całym szacunkiem dla Ukrainy, do globalnego jest w ciągu paru sekund. I wtedy nie ma już żadnych ograniczeń. Pamiętajmy o takim graczu, który się nazywa Chiny. Bo Chiny dzisiaj czekają na rozwój sytuacji i gdyby w takim potężnym klinczu NATO-Rosja, to tutaj bardzo ciekawa była reakcja Chin. Czy Chiny by nie wykorzystały tej sytuacji, aby osiągnąć swoje kolejne cele, patrz Tajwan czy akwen Morza Chińskiego, gdzie oni uważają, że to jest ich wewnętrzne morze. Także tutaj mogą być różne scenariusze. Gdyby tak się stało, gdyby Rosja dzisiaj zaatakowała Litwę i próbowała się przebić do Kaliningradu, myślę, że po jakimś czasie, nie powiem dzisiaj po jakim, obudzilibyśmy się całkowicie w innej rzeczywistości. Świat by inaczej wyglądał, granice państw mogłyby inaczej wyglądać, sojusze mogłyby inaczej wyglądać i ten świat, który znamy, mógłby być przejść do historii, tak jak świat po II wojnie światowej przeszedł do historii. Tak. Czyli można powiedzieć, że Ukraińcy właściwie powinni się modlić o to, żeby Rosja zaatakowała Litwę. No gdyby tak się stało, to byłby to najgłupszy ruch Rosji, a najszczęśliwszy dzień dla Ukraińców. No dobrze, dobrze, tylko ja mam teraz takie pytanie. Znaczy ta wizja rzeczywiście jest bardzo porywająca. To mówiliśmy o tym, przypomina mi te powieści Toma Clancy'ego, który tam zastanawiał się, jakby wyglądała tam Czerwony Sztorm i inne taka wojna, ale no, taki przykład, tylko odwołam się do pana wypowiedzi, panie generale, czyli że wojna na Morzu Czarnym od razu, ale to co, to Turcja, która ma bardzo pragmatyczną politykę taką lawirowania między Rosją a Stanami Zjednoczonymi z powodu Litwy i drogi relacji Wilno, Kowno, Kaliningrad poszłaby na wielką wojnę z Rosją? Czy nie obawia się pan, że to NATO, które ma rozmaite wewnętrzne spory, konflikty, no jednak by tam zaczęli gadać i z tego gadania mogłoby nic nie wyjść, no bo to jest taka najważniejsza, największa chyba obawa wszystkich nas na wschodniej flance. Myślę, że oczywiście taka obawa istnieje, ale Turcja miałaby tak naprawdę tylko dwa wyjścia. Albo otworzyć cieśniny i pozwolić eskadrze, czy kilku eskadrom, czy zgrupowaniu bojowemu floty NATO wejść na Morze Czarne, albo zamknąć cieśniny. No i tak naprawdę stać się, no, dostać czerwoną kartkę w NATO. No. To już parę musiałaby to dość szybko rozważyć tą sytuację, co im się bardziej opłaca i z kim. Bo pamiętajmy, że Turcja, dlaczego tak gra? Bo dziś z tego czerpie korzyści. Ale jak będzie sytuacja na ostrzu noża, w którym będzie widziała, że albo zwiąże się z Rosją
i to będzie strona przegrana, albo się zwiąże swoje losy z NATO i z Unią Europejską i to będzie sprawa wygrana, myślę, że Turcja się nie zawaha, bo Turcja cały czas myśli o swoich interesach. Nam one się mogą wydawać jakieś sprzeczne, nie do końca zrozumiałe, ale Turcja konsekwentnie buduje własny interes. Proszę zobaczyć, Turcja dzisiaj negocjuje, Turcja stara się być liderem w tym regionie i dla Turcji osłabienie Rosji w tym regionie to jest woda na młyn. Bo kraje, które dzisiaj są w takim zawieszeniu między Turcją a Rosją, czyli cały Kaukaz i tak dalej, w momencie osłabienia Rosji przytulają się do Turcji. Dobrze, dobrze. No ja, to rzeczywiście jest przekonujące. Ja przypomnę tylko o słynnej wojnie, która była 2 lata temu miejsce między Azerbejdżanem a Armenią, no, która właśnie była takim turecko-rosyjski proxy war, więc bez wątpienia te interesy turecko, znaczy stosunki turecko-rosyjskie też są, przechodzą swoje fazy. Natomiast chciałbym wrócić do tego naszego hipotetycznego scenariusza, że Rosjanie próbują się przebić przez Litwę. I dlaczego zapytałem o to, o te rozdźwięki wewnątrz NATO? O to, że niektóre państwa są bardziej skłonne, inne mniej do konfrontacji z Rosją. Bo istnieje taka obawa i chciałem tu właśnie pytać pana, panie generale, o zdanie, że Polacy mogą być w tej grupie, która się będzie bardzo rwała do pomocy, natomiast inne kraje już mniej. Chociażby powiem o Niemcach, którzy no, na samą myśl, że mogliby dostarczyć broń Ukrainie przeciwko Rosji, się zrzymali, co dopiero wejść do wojny. I teraz moje, jak ja to widzę, zagrożenie według mnie jest takie. My wchodzimy na pełnym, że tak powiem, mocy na ratunek Litwinom, zostajemy odcięci przez ten przesmyk suwalski, przez Rosjan, o którym pan mówił. Mamy kłopoty w państwach bałtyckich, a te państwa zachodu mówią, że trzeba negocjować i nie są gotowe na wojnę. To trochę nie tak, bo to nie jest tak, że Polska podejmuje jakieś samodzielne działania typu samosiera. Tutaj proszę pamiętać, że w momencie, kiedy Rosja zaczęłaby grupować swoje wojska, no bo to dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby się obudzić jutro rano i Rosja atakuje pełno jakimiś dużymi związkami taktycznymi Litwę, no bo to trzeba się zebrać. Zresztą to było widać przy narastaniu sił na Ukrainie. Już w listopadzie szefowa wywiadu amerykańskiego jeździła po Europie, informowała, że będzie wojna i wielu im nie wierzyło. Ale takie informacje były, więc tutaj podobna sytuacja jest, więc to będzie wiadome, to po pierwsze. Po drugie, w takiej sytuacji są tak zwane plany operacyjne w NATO i po prostu podchodzi się do tajnej szafki czy do tajnego pomieszczenia, wyciąga się plan i tam w zasadzie jest wszystko rozpisane. I to jest 80-90% gotowego scenariusza, który cały czas jest uaktualniany i w ostatniej chwili robi się tylko najświeższe poprawki do niego, ale cały ruch wojsk, kto gdzie jedzie, jakie jednostki, z jakich krajów, to wszystko już jest rozpisane. To tutaj nie ma żadnej spontaniczności, tak powiem, w tym. To jest bardzo pragmatyczny mechanizm. To nie ma tak, że my rzucimy tam jakąś jednostkę, ktoś pojedzie. Nie. Wszystko jest opisane, kto wchodzi, w jakim tempie do boju, jakie jednostki zabezpieczają. I to bardzo ładnie pokazały ostatnie manewry na terenie Polski Defender, tak? Że Anglicy budują most na przykład, po którym się przeprawiają Amerykanie czy Polacy, tak? Że Hiszpanie się pojawiają. Różne kraje, które są takie trochę nawet egzotyczne, tak? No, tam jacyś Anglicy budują most, przepraszam, mówię, że jacyś Anglicy, tak? Ale to właśnie polega na tym, że to są wycinki z tego planu, w którym każde państwo ma swoją rolę do odegrania. Państwa, które są najbliżej, tak jak Polska, ruszają najszybciej, ale już są wspomagane od tyłu przez kolejne państwa i te plany są opracowane. To nie jest tak, że to jakaś taka, obudzimy się rano, złapiemy się za głowę i co teraz robić, tak? I spontan. Nie. Tutaj to wszystko na chłodno jest skalkulowane. Nawet są napisane rozkazy do jednostek i tylko jest kwestia otwarcia kopert i wysłania tych rozkazów. Czy, no dzisiaj tak mówię w cudzysłowie otwarcia kopert, bo to wszystko dzieje drogą elektroniczną, ale w tym przysłowiowym otwarciu kopert i wysłania do jednostek, jednostki wiedzą o tym, dlatego one ćwiczą te scenariusze, które będą potem realizowane. To nie jest tak, że jeżeli ćwiczymy jakieś ćwiczenie, to są jakieś oderwane scenariusze od rzeczywistości. Pewne jednostki w tym ćwiczeniu ćwiczą to, co będą tak naprawdę robić w działaniach bojowych.
Także tutaj nie ma sytuacji takiej, że my się gdzieś wyrwiemy, bo tą operacją nie będziemy my kierować. Ta operacja będzie kierowana przez NATO. To nie jest tak, że Polska nagle podejmie jakieś decyzje i będzie gdzieś tam coś robić. Nie, nie, nie. Polska, każdy ruch polskiego żołnierza będzie niestety czy stety zatwierdzany w Brukseli, czy w Mons, czy w kwaterze NATO. Tak? I to politycznie i wojskowo, bo tutaj pamiętajmy o dwóch, że NATO ma jakby, tak powiem, dwie głowy, tak? Tą polityczną i tą wojskową. I obie te muszą, że tak powiem, głowy ze sobą dobrze rozmawiać. No dobrze, to ja mam oczywiście pytanie i o polityczną, i o wojskową stronę tego planu. Zacznę może i krótko o tą polityczną, jednak tak jeszcze dopytam, no bo rzeczywiście wszystko w ostatecznym rozrachunku zależy od polityków, prawda? I oczywiście wojskowi mają plany, są plany wspólnej operacji, ale no te koperty otwierają, czy też wysyłają, czy godzą się na ich otwarcie politycy. I tu jest po prostu, mam obawę, że rządy części krajów NATO mogą nie być skore po prostu do tego, żeby chcieć pójść na maksa. Tak, to prawda. Tak może być. Tylko jakie są tego konsekwencje? To, o czym mówiliśmy na początku. Jeżeli dzisiaj kraje wiodące w NATO powiedzą pas, to NATO przestaje istnieć. NATO przestaje istnieć. Bo staje się całkowicie niewiarygodnym sojuszem. Ale też pamiętajmy, że tak się akurat dziwnie złożyło, że krajem wiodącym na Litwie są Niemcy. I Niemcy tam mają, może nie jakieś potężne zgrupowanie wojskowe, tam jest około 1000 żołnierzy niemieckich, ale no, nie da się strzelać do żołnierzy tak, żeby wybiórczo zabijać Litwinów, a nie zabijać Niemców. Tak? Więc zaczynają ginąć młodzi chłopcy i młode dziewczyny z Niemiec. Na główkach gazet niemieckich pojawiają się tragiczne zdjęcia, nazwiska w gazetach i tak dalej. I co teraz robi niemieckie społeczeństwo? Niemieckie społeczeństwo mówi, no nie, nic się nie stało, tam jakiś Helmut zginął, Helga zginęła, ktoś tam jeszcze. No jakoś damy radę. Czy niemieckie społeczeństwo mówi, dość tego wszystkiego i zróbmy z tym wreszcie porządek. No tak, no panie generale, mam nadzieję, że tak będzie, bo też ten argument jest obosieczny, bo sam pan powiedział, że będziemy widzieli satelitami, że Rosjanie się zbierają, więc wie pan, za 5:12 Niemcy mogą się załadować na okręt i popłynąć z Kłajpedy do Hamburga i tyle ich widzieli, ale oczywiście... To znaczy ja tylko powiem tak, że Niemcy już takie próby robili. Nie chciałbym tutaj być, tak powiem, do historii wracać, ale parę okrętów na tym szlaku tam leży. No tak, tak, tak. O, zresztą bardzo ciekawe, jest, tak już zmienię trochę temat, prowadzę wakacyjne wątki, bo już jesteśmy trochę już myślami na wakacje, które zaczynają się za 3 dni, że polecam wszystkim odwiedziny właśnie w byłym Memlu, obecnej Kłajpedzie, gdzie jest Muzeum Obrony Memla przed bolszewikami i właśnie tamtędy ewakuowali się Niemcy drogą morską, stamtąd między innymi ludność cywilną miasta. Ale wróćmy w takim razie teraz do tej najbardziej chyba fascynującego elementu. Zobaczymy, co pan może powiedzieć, czego pan nie może powiedzieć. To znaczy, no to proszę nam powiedzieć, co w tych kopertach jest, a konkretnie w tej kopercie z napisem Poland. Co robimy w momencie, kiedy jest wojna w państwach bałtyckich? Jakie jest zadanie dla Polski? Powiem tak, nie chciałbym tutaj mówić, bo nie mogę powiedzieć szczegółowo, ale zadania są jasne i między innymi, co nie jest tajemnicą i to mogę powiedzieć, dlaczego jest zgrupowanie na poligonie Orzysz i w tym rejonie wojsk amerykańskich i polskich i tam jest jakby ta grupa bojowa, dlaczego jest sztab dywizji międzynarodowej w tym rejonie. To wszystko ma jednoznaczny i bezpośredni związek z tym, co powiedzieliśmy. I takie zadania Wojsko Polskie ma. Nie będę też mówił, znaczy mogę też powiedzieć o tym, że przecież ćwiczyliśmy przerzut na przykład 12 dywizji Szczecina na poligon Orzysz, więc tutaj jednostek 12 dywizji, więc te rzeczy są przećwiczone. Więcej już nie mogę powiedzieć. No dobrze, to w takim razie zostańmy przy ogólnikach, bo sam powiedział pan, panie generale, że jeżeli będzie się ratowało ze względu na tą właśnie łatwość zamknięcia artylerią przesmyku suwalskiego przez Rosjan, którzy mogą strzelać i z Białorusi, i z obwodu, i z Kaliningradu, no to operacja ratowania państw bałtyckich będzie polegała na tym, że będzie trzeba skruszyć potęgę morską Rosji na Bałtyku i robić lądowanie na plażach gdzieś pod Rygą, Talinem. Nie, myślę, że tu jest jeszcze wariant inny.
wariant wyrobania korytarza, które zrobi lotnictwo. Korytarza o szerokości 200 km, neutralizacji obwodu kaliningradzkiego i wtedy dojścia do Litwy, bo innego sposobu nie ma. Nie da się dojść korytarzem suwalskim czy przesmykiem suwalskim, nie neutralizując z jednej strony Kaliningradu, a z drugiej strony przygranicznej tej. Ten korytarz musi mieć szerokość około 200 km, bo to jest mniej więcej zasięg różnego rodzaju systemów i artyleryjskich, i rakietowych, i przeciwlotniczych. Jeżeli byśmy chcieli pomóc w pierwszym rzucie lotnictwem, czyli zrobić taki most jak kiedyś do Berlina, to musimy mieć gwarancję, że samoloty transportowe przelecą bezpiecznie. Więc taki korytarz musi zostać wyrąbany i utrzymany. Czyli samoloty NATO w pierwszym, no pociągnął mnie pan za język, więc się wysypałem. Samoloty NATO muszą po prostu zneutralizować całkowicie obwód kaliningradzki i część tutaj północno-zachodnią część Białorusi po to, żeby pomoc mogła bezpiecznie dojść do Litwy. I oczywiście druga to jest flota bałtycka i jej neutralizacja i dojście do morskiego transportu, który jest najbardziej skuteczny, bo jednak lotnictwo ma swoje ograniczenia masowe i gabarytowe. Na okręt wchodzi dużo, dużo więcej sprzętu jednorazowo. Ale też pamiętajmy o Szwecji i o Finlandii, które w tym wypadku mogą odegrać kluczową rolę. Dzisiaj one zgłosiły swój akces do NATO. Jeszcze nie są, rozmawialiśmy na ten temat, ale nie sądzę, żeby one stały obojętne i na to patrzyły. Myślę, że jakąś rolę by odegrały, a mam wrażenie, że bardzo poważną w tej sprawie. Mhm. Bo no już swego czasu jeden z generałów polskich powiedział właśnie, tak zasugerował coś tego typu, no to była wielka burza swego czasu w tej sprawie, no ale oczywiście to się samo nasuwa i to jest jasne i po to nasze wojska są pod Orzeszem, to jest oczywiste. Natomiast mówi pan o tym 200-kilometrowym korytarzu, ale Iskandery mają 500 kilometrów zasięgu, a one są w Kaliningradzie. Dlatego mówię też o neutralizacji wojsk w Kaliningradzie. Rozumiem. Dobrze, to proszę powiedzieć, według pana Kaliningrad mówi się niezatapialny lotniskowiec Putina przyklejony do północnej części Europy Środkowo-Wschodniej. Sam pan powiedział, że jest super zmilitaryzowana część świata, jeden wielki rosyjski arsenał. Czy ten lotniskowiec będzie łatwo, czy trudno zatopić? Ja bym go nie zatapiał, ja bym po prostu go zneutralizował na tyle, żeby stał się z powrotem kawałkiem lądu, a nie lotniskowcem, z którego się nie da przeprowadzić żadnego sensownego ataku w naszym kierunku. To jest zadanie. Nie ma co go zatapiać, po prostu uderzeniami połączonymi pozbawić możliwości ofensywnych Kaliningrad. Nawet nie trzeba go zajmować. To nie chodzi o to, żeby wjechać czołgami, jeździć tam koło grobowca Emanuela Kanta czołgiem w Królewcu czy w Kaliningradzie, tylko zneutralizować możliwości ofensywne. Oczywiście. Dobrze, ja muszę powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc czuję się, jakby mi ktoś zdjął kamień z serca albo kowadło z pleców, bo rzeczywiście czytałem kilka analiz, które wskazywały na zagrożenie, które polegałoby na władowaniu polskiej armii do państw bałtyckich i następnie odcięciu logistyki Polaków przez Rosjan w przesmyku suwalskim i takiej pułapki, ale jak rozumiem strategzy NATO pomyśleli o tym i takiego niebezpieczeństwa dla naszych żołnierzy nie ma. No, powiedzmy sobie jeszcze kolejną rzecz. Po co dzisiaj na Bałtyku wpłynął ogromny amerykański okręt, tak? Czyli lotniskowiec, który jest przygotowany do operacji desantowania i operacji wsparcia logistycznego desantów, no nie wpłynął sobie dla zabawy, tak? On wpłynął, bo ma jakieś cele do zrealizowania. Pamiętajmy, że ćwiczenia wojskowe to jest odgrywanie pewnych scenariuszy, z których potem się wybiera te realne. No tyle mogę powiedzieć, to już i tak ten, ale to nie jest tak, że ktoś sobie obudził się rano i powiedział, no dobra, to wyślijmy tam taki okręt jakiś tam i tu jakaś przypadkowa nazwa pada, tak? Nie. To wszystko ma swoje bardzo głębokie uzasadnienie. To nie jest tak, że ktoś tam sobie przypadkowo, to jest tak jak w szachach, jak w partii szachów. Jeżeli gra do dwóch dobrych szachistów, to każdy ruch ma nie tylko ten taki widoczny aspekt, ale tam jest jeszcze 3, 4, 5 ruchów do przodu już zaplanowanych, a może jeszcze więcej. I to dokładnie jest tak samo. No dobrze, to dwa pytania do tego. Pierwsze, no to już wiemy mniej więcej, oczywiście nie możemy za dużo państwu zdradzać, ale zarys tego,
jakie są plany NATO, a teraz to pytanie tego drugiego szachistę, tego drugiego faceta, który stoi przy siedzi przy szachownicy. Jak pan myśli, jak oni kombinują, jak oni by chcieli sobie poradzić z takiej sytuacji? Oni będą macać. Będą macać, bo to na takiej zasadzie trochę jak ktoś się wspina po skałce, cały czas maca coraz najlepszego zaczepienia rąk i nóg. I Rosjanie będą macać. Gdzie jest to NATO słabe? Gdzie można go rozdzielić? Gdzie można wywołać rozdźwięki? Tutaj różne próby będą skłócenia, użycia jakiejś mniejszości, która jest między innymi w państwach bałtyckich rosyjska, która się czuje tam w jakiś sposób pokrzywdzona. Różne scenariusze mogą być i Rosja będzie macać, będzie używać wszystkich możliwych form, których dotychczas odnosiła sukcesy, czyli cała cyberprzestrzeń, różnego rodzaju taka działalność nie kinetyczna, ale nie sądzę, żeby się posunęli do tej takiej ostateczności kinetycznej, bo tak jak mówię, wyzwolą wtedy pełne zaangażowanie NATO, a co byśmy nie mówili o Rosji, to jak popatrzymy na NATO i na Rosję, niestety, Rosja nie miałaby jakichś tutaj... Nie mówię o tym, że NATO ma zamiar zająć Rosję, zająć Moskwę i cokolwiek. Nie, ale chodzi o to, że na tyle by było silne i na tyle jest silne, że wszystkie ruchy Rosji byłyby w zarodku załatwione bo ja nie przewiduję jakiegoś zajmowania terytorium Rosji, bo to nie ma sensu, tak? Bo to by znowu tą wojnę przesunęło jakieś kolejne lata wzajemnych rewanż. Nie, po prostu neutralizacja sił rosyjskich, przywrócenie stanu początkowego i wymuszenie na Rosji pewnych ustępstw, nie terytorialnych, ale ustępstw politycznych czy ustępstw związanych z reparacjami wojennymi. Tu różne są formy nacisku. Bo pamiętajmy, tak jak pierwsza wojna światowa się zakończyła, przecież Francuzi nie weszli na terytorium Niemiec, tak? To nie skończyło się tak jak druga wojna światowa, że zawieszono flagę na Reichstagu. Nie, po prostu podpisano pokój i Niemcy zostały zmuszone do bardzo takiej mocnych ustępstw, ale tak naprawdę front w zasadzie przez te 4 lata tam niewiele się przesunął. Tak, to prawda, ale z drugiej strony front wschodni raczej był dynamiczny w wielkich wojnach, chociażby żeby przypomnieć naszego hetmana i rok 1610, zajęcie Kremla, ale potem i Napoleon i Hitler, operacja Barbarossa. O, zresztą tak zdałem sobie sprawę, że rozmawiamy w rocznicę operacji Barbarossa. No proszę, to taki zwykły okoliczności. To była próba jednak tego marszu na Moskwę w 1941 roku, trochę schrzaniona, delikatnie mówiąc, ale rozumiem, że takiego scenariusza nikt nie bierze pod uwagę. Jeżeli Rosjanie o tym mówią, to jest to po prostu propaganda i chęć po prostu... Tak. No, zadajmy sobie proste pytanie. No po co żołnierz francuski, niemiecki, hiszpański, angielski, amerykański miałby jechać do Moskwy? No po co? Nie, to tak jak mówię, potężna neutralizacja sił rosyjskich, uniemożliwienie Rosji i działań jakichkolwiek agresywnych przez najbliższe dziesiątki lat i tyle, i to jest koniec. Żadnych ruchów terytorialnych tutaj by nie było. Nie? Chciałem coś powiedzieć na pańskie pytanie retoryczne, panie generale, po co miałby jechać żołnierz amerykański do Moskwy, ale uznałem, że to byłby seksizm i pewnie by nam YouTube zablokował odcinek, ale okej, jedno pytanie jeszcze. Użył pan takiego określenia, że jeżeli by tam się rozegrała taka kampania, co jest, uspokajam państwa, mało prawdopodobne, jak wynika z argumentacji pana generała, to dotyczyłaby wszystkich trzech państw. A może to macanie, o którym pan mówił, raczej polegałoby na tym, żeby to step by step, kawałek po kawałku, najpierw próbować z Łotwą albo z Estonią. Nie, tutaj nie ma takiej możliwości z tego powodu, że każdy z tych krajów jest NATO i w Unii Europejskiej. Zaatakowanie kogokolwiek wywołuje tą lawinę, o której mówiliśmy. Czyli tutaj Rosjanie, jeżeli by zagrali, to w mojej ocenie zagraliby albo bierzemy wszystko, albo nic, tak? Bo tutaj to zawładnięcie którymś krajem, a nie zrobienie wszystkiego, powoduje to, że tak, nie zamknięcie przesmyku suwalskiego powoduje to, że transporty idą przez Litwę, na przykład Łotwę do Estonii, transport morski dociera swobodnie, więc tak naprawdę Rosjanie znowu się wdają w długotrwałą wojnę, tylko już nie z Ukrainą, tylko z całym NATO, tak? Więc dla nich jest jedna szansa.
zamknięcie przesmyku suwalskiego, atak na trzy państwa bałtyckie, zajęcie ich w jak najszybszym czasie i negocjowanie z pozycji siły. Rozumiem. A jak pan ocenia potencjał militarny państw bałtyckich, wszystkich trzech połączonych? No nie oszukujmy się, dzisiaj państwa bałtyckie i w najbliższej przyszłości zresztą, no przy ich potencjale ludzkim, finansowym i tak dalej, no nie mają szans samodzielnej obrony przeciwko takiemu państwu jak Rosja, ale dlatego państwa bałtyckie zrobiły wszystko, żeby wstąpić do Unii Europejskiej, wstąpić do NATO i znaleźć się pod tym parasolem tych, tak jak mówiłem, tych kilku kolegów z podwórka czy kilku braci dobrze zbudowanych, którzy są w stanie każdemu, że tak powiem, otłuc twarz jak trzeba. No tak, to ja dodam, że pan jest lotnikiem, no więc chociażby taki pierwszy przykład z brzegu, to rotacyjnie różne lotnictwa NATO czuwają nad litewską przestrzenią powietrzną, między innymi polskie, prawda? Nie tylko litewską, bo to mówimy o to, że stacjonują na Litwie, a od jakiegoś czasu i w Estonii, i w Amarii, to rozciąga się na trzy kraje bałtyckie. To miejsce stacjonowania Szable, Litwa, ale to były air policing nad krajami bałtyckimi. On dotyczył trzech krajów bałtyckich, nie tylko Litwy. Także to jest od samego początku, kiedy te kraje weszły do NATO, czyli tak jak my, i tam jesteśmy cały czas. I tam wszystkie kraje NATO byli, Turcy byli, Hiszpanie, co się wydają, bardzo odlegli od tego miejsca byli, wszystkie kraje NATO po kolei. Także tutaj nie ma jakiegoś takiego ociągania się, że nas ta Litwa czy kraje bałtyckie tam ten air policing nie interesuje. Każdy tam był, jest wyznaczona drabinka dyżurów, nikt nie protestuje, wszyscy przylatują, robią swoje i spotykają się tam w różnych miejscach z samolotami rosyjskimi i w różnych konfiguracjach. Ja widzę tutaj dwa punkty, że mówiliśmy o tym. Pierwszy to obgadany już bardzo dokładnie przez nas, to znaczy kwestia no, pewnego problemu, który jednak stanowi dla Rosji Kaliningrad i możliwa jego blokada. To jest jeden punkt zapalny. Natomiast drugi, to wspomniał pan o tym, panie generale, to są olbrzymie mniejszości rosyjskie na terytorium, szczególnie Estonii i Łotwy, bo to jest ciekawe. Na Litwie to jest najmniejszy problem, bo była taka troszkę najbiedniejsza spośród tych trzech republik Pribałtiki sowieckich. I czy widzi pan możliwość jakiejś aktywizacji tych jakoś, no nie chcę używać tego określenia piąta kolumna, ale no tych społeczeństw jakby w celach wrogich wobec tych państwowości dwóch i wykorzystania tego przez Rosję, która jak wiadomo zawsze przychodzi w cudzysłowie jako obrończyni uciśnionych. Tak, Rosja już pokazała raz bardzo wyraźnie swoje stanowisko w tej sprawie. Kilkanaście lat temu słynna próba zburzenia pomnika w Estonii rosyjskiego i blokada państwa w zasadzie całego poprzez blokadę internetu i atak, taki zmasowany atak na sieć estońską spowodował to, że Estonia odstąpiła od zamiaru tego, więc Rosjanie osiągnęli swój cel niekinetycznymi metodami. I tutaj tych metod dzisiaj jest jeszcze więcej. Oczywiście, że ta społeczność rosyjska, czy czująca się tam, czy mówiąca po rosyjsku, bo to ona ma duże znaczenie, ona żyje w takiej trochę pewnym zawieszeniu między chyba Związkiem Radzieckim a współczesnością, więc ona może być wykorzystana przez Rosjan. Zresztą Rosjanie robili takie próby tam wręczania jakichś paszportów rosyjskich, różne rzeczy tam się działy i to może zostać wykorzystane. Pytanie jest tylko takie, czy po tym, co się wydarzyło w Ukrainie, po tym, jak ludzie, którzy mieli sympatię dla Rosji, zostali zbombardowani, ich domy zostały zrównane z ziemią i dzisiaj wielu z tych, którzy no, sympatyzowali z Rosją, mówili po rosyjsku, czuli się gdzieś tam może nawet w głębi serca Rosjanami, chociaż mieszkali na Ukrainie, dzisiaj już tak nie myślą. Myślę, że tutaj jest potężna zmiana w mentalności, że może się okazać, że ci ludzie, którzy jeszcze 3-4 lata temu może by byli nawet bardzo mocno podatni na taką rosyjską propagandę i może by zrobili jakiś ruch, dzisiaj się głęboko zastanawiają, czy im jest to potrzebne, żeby im ich rosyjskie czołgi jeździły po ich domach i rosyjska artyleria zrównywała im domy i wioski i miejscowości z ziemią. Tak? To myślę, że to jest taka alternatywa, którą oni dzisiaj widzą, bo w Rosji
ten przekaz jest jednoznaczny, ale już w krajach bałtyckich są normalne media i tam widać wszystko, co się dzieje na Ukrainie czy w Ukrainie i jak Rosjanie tam postępują, więc może się okazać, że ta miłość tak trochę wygasła i ten rosyjski taki pęd propagandowy może nie trafić na podatny grunt. Tak, to jest prawda. A ciekawe jest to, że ze względu na bardzo specyficzny charakter tej migracji Rosjan, czy też ludzi sowieckich właściwie do państw bałtyckich w trakcie Związku Sowieckiego, to często miasta, na przykład Lipawa, wygląda tak, że centrum jest raczej zamieszkałe i port, ta część, ta stara może miasta przez Łotyszy, a jest taki pierścień blokowisk, dwóch czy trzech zamieszkałych przez Rosjan właśnie. No to przecież te czołgi wjadą w te blokowiska, będzie to samo co w Mariupolu, prawda? Będą to niszczyć. Jeszcze opowiem panie generale ciekawą anegdotę. Ja często jeżdżę na Łotwę, rozmawiam sobie z Rosjanami i Łotyszami też i kiedyś mi pewien Rosjanin, taki bardzo patriota, taki rosyjski, miał koszulkę Russia, no w ogóle taki bardzo negatywnie nastawiony do państwa łotyskiego. Ja mówię, no dobra, to co, chciałbyś, żeby tutaj była Rosja i żeby włączyli tą Łotwę do Rosji? On mówi zblat, nagle mówi, broń Boże. To szczera była rozmowa. Szczególnie, że był trochę taki, powiedziałbym, wcięty. Ja mówię, dlaczego? No przecież zabraliby mi unijny paszport i nie mógłbym podróżować na Majorkę, czy tam gdzieś. Prawda? No więc to jest właśnie taka, ci ludzie już, to jest trochę jak o tym Kaliningradzie, o którym mówimy. Ci ludzie zobaczyli, że świat wygląda inaczej niż w rosyjskiej telewizji, że świat wygląda inaczej niż ten. Ciężko jest to wytłumaczyć jakiemuś rolnikowi z nie wiem, spod Pskowa, czy tam jeszcze dalej na wschód za Moskwą, spod jakiegoś tam innego, ale już człowiekowi w Kaliningradzie to ciężko jest znowu powiedzieć, że ten Zachód jest taki zły i tam jest wszystko złe, źle. I dlatego jest taki rozdźwięk. Ci ludzie w Kaliningradzie, gdybyśmy popatrzyli, to ich standard życia był dużo, dużo wyższy jak standard życia w tej Rosji. Pomijam Moskwę, bo Moskwa jest specyficzna, czy Petersburg, ale takiego Rosjanina z tych miejscowości mniejszych, gdzie tam była tak naprawdę bieda. W Kaliningrad się rozwijał, Kaliningrad miał jakieś tam swoje możliwości i ci ludzie żyli no, tak po zachodniemu, powiem. I dzisiaj dlatego w Kaliningradzie jest taki blady strach, no bo oni wiedzą, co mogą stracić. No. Oczywiście i to samo dotyczy właśnie mieszkańców państw bałtyckich, rosyjskiego pochodzenia, którzy są Europejczykami, mają paszporty unijne i podróżują sobie, żyją w fajnie zorganizowanych krajach i nie wiem, czy by chcieli, żeby matuszka Rosja wróciła z całym swoim dobrodziejstwem inwentarza cywilizacyjnego. Oczywiście to jest taki trochę sentyment gdzieś tam, że tam moje korzenie tam są stamtąd i tak dalej, ale to raczej jest takie opowieści trochę niż realna potrzeba. Oczywiście, czyli to jeszcze taka analogia. Ja swego czasu też do Izraela jeździłem i tam jest pora społeczność izraelskich Arabów, którzy wywieszają palestyńskie flagi, się solidaryzują z Palestyńczykami. Jak kiedyś wpadli pomysł, że może wymienić terytoria, i może oni by razem z całym Nazaretem i okolicami zostali włączeni do autonomii palestyńskiej i byli rządzeni przez Arafata, Fatah czy tam Hamas, to 90% powiedziało, broń Boże, to my już chcemy w tym Izraelu, prawda? Więc... No więc to jest tak trochę, że to się tak gada, a kiedy tak. Się ktoś powie sprawdzam, to się okazuje, że to trochę inaczej wygląda. Okej, dobrze, panie generale, skończmy ten wątek, bo mam jeszcze ostatnie pytanie o sytuację na froncie bieżącą, bo muszę to zapytać, czyli duży niepokój wczoraj był wśród polskiej opinii publicznej wywołany tym spięciem litewsko-rosyjskim, ale jak rozumiem Rosja po prostu nie ma powera i nie ma siły obecnie, żeby angażować się w drugi konflikt i nie ma się co bać. Oczywiście, że zawsze jakaś obawa jest tutaj. Nie chciałbym, żeby nasz program powiedział, to ludzie, tam nic się nie dzieje, tam to jakieś bajki. Nie, to nie są bajki. Jest to poważne zagrożenie, należy je monitorować, należy je obserwować, ale tak jak powiedziałem, Przesmyk Suwalski nie jest najkrótszą drogą, znaczy jest najkrótszą fizycznie drogą do Kaliningradu, ale niemożliwą do osiągnięcia. On służy ku temu, aby zamknąć kraje bałtyckie od pomocy natowskiej. I jeżeli tak się stanie, jeżeli tak jak powiedziałem, usłyszymy strzały w przesmyku Suwalskim, to znaczy Rosjanie atakują trzy kraje bałtyckie i tak naprawdę przechodzimy do wymiaru wojny światowej. To jest to niebezpieczeństwo, że gdyby Rosjanom się taki scenariusz w głowie ułożył i chcieliby go zrealizować, to jest to dla nas bardzo niebezpieczna rzecz, bo tak naprawdę przechodzimy w otwarty konflikt połowa świata zachodniego przeciwko połowie świata wschodniego, bo to mniej więcej jak się popatrzy na terytoria, to mówimy o połowie świata.
bo zaangażowane by były kraje od Cieśniny Beringa, czyli Rosja, do Hawajów, czyli Ameryka, tak? No jasne, oczywiście tak, ale wydaje mi się, że to, co pan powiedział, to jest kluczowe. Sprzęt i jeszcze raz sprzęt. Jeżeli oni im się kończą rakiety precyzyjne, pociski wprowadzają do akcji czołgi T-62, no to widać, że te rezerwy nie są nieograniczone i kolejny konflikt to jest ostatnia rzecz, jaką chyba Rosji jest potrzebna. Dlatego Rosja prowadzi taką agresywną takie punktowanie i macanie, to o czym mówiliśmy, bo próbuje wymacać ten słaby punkt, ale mam nadzieję, że nie znajdzie tego słabego punktu, bo go nie ma, bo NATO jednak zwarło swoje szeregi i jednoznacznie daje jasną odpowiedź, bo pamiętajmy, że te wszystkie rzeczy, które my widzimy, to trochę jest tak w teatrze, że my widzimy tych aktorów pierwszego planu, a zawsze z tyłu są jeszcze aktorzy drugiego planu, trzeciego, czy jak w teatrze kukiełkowym, kukiełki z przodu, a prawdziwi mistrzowie ruszania kukiełkami są z tyłu. I tutaj też są kanały komunikacyjne i NATO podejrzewam, że w jakiś jasny sposób wyraziło Rosji swoje stanowisko i powiedziało, że gdzie jest ta linia, którą, tak jak tu przy tym przypadku Kennedy'ego, żeśmy powiedzieli, to jest linia, której nie możecie przekroczyć i koniec. Nie? Jeżeli ją przekroczycie, to konsekwencje będą takie i wtedy już was nic nie uratuje. I myślę, że obie strony to wiedzą, dlatego proszę zobaczyć, że na tego typu rosyjskie tam pokrzykiwania w NATO tak naprawdę nikt się tam, bardzo jakoś nikomu się surka nie pojawia na plecach. Duży spokój zachowują. Tak? No tak, nawet Niemcy wreszcie przekazali 7 armatohaubic, pancerhaubice 2000, więc no, to mniej więcej widać, że coś się, mam nadzieję, już na stałe zmieni w stanowisku Niemiec, ale w ogóle pokazało ta wojna pewną słabość Rosji w wielu obszarach i bez wątpienia jest to dobre zjawisko. I teraz mam właśnie na koniec pytanie do pana, panie generale. Rozmawialiśmy ostatni raz, mi się wydaje, że to było ze 2-3 tygodnie temu, a może nawet miesiąc, więc trochę już czasu upłynęło. I pańska ocena tego, co się teraz dzieje w tym momencie, generał Mark Hertling, znany amerykański dowódca, powiedział, że już niedługo Ukraina zada Rosjanom nokautujący cios i rozstrzygnie wojnę. Też jest pan takim optymistą? Nie jestem takim optymistą, bo chyba, że amerykański generał wie coś, czego ja nie wiem, co jest możliwe oczywiście, że nie wiem, płyną okręty amerykańskie, które odblokują porty ukraińskie. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jaką on ma wiedzę, no bo na pewno, jeżeli opiera o czymś mówi, no to myślę, że ma. Ale na dzień dzisiejszy, patrząc na te informacje, których ja mam dostęp i to, co widzę, nie widzę takiej możliwości, żeby Ukraina w najbliższym czasie zadała jakiś nokautujący cios Rosji z tego powodu, że no nawet jeżeli mówimy, że Niemcy wysłali 7 haubic, tak, Francuzi wysłali tam 8 czy też 7, my wysłaliśmy 12 czy 16, 18. Dobrze, no to ciągle mówimy o jakichś liczbach. Rosjanie dziennie wystrzeliwują kilka tysięcy pocisków artyleryjskich. Tu jest taki, to jest magia liczb. No. Ukraińcy są w stanie wystrzelić 300, a Rosjanie są w stanie wystrzelić 3000. I nawet jeżeli te 300 pocisków będzie 2 razy bardziej celnych niż rosyjskie, czy 3 razy bardziej celnych, to i tak ta magia liczb działa na niekorzyść Ukrainy. To jest bardzo smutne, ale taka jest rzeczywistość oczywiście. I Rosjanie, tak jak na początku mówiliśmy, strzelali rakietami w różny sposób, mniej lub bardziej sensownie. Dzisiaj strzelają pociskami, artylerią, która ma 30-40 lat. Podejrzewam, że większość tych pocisków jeszcze jest tam made in ZSRR. Do wyprodukowania pocisku artyleryjskiego nie potrzeba żadnej zachodniej technologii. Podejrzewam, że między innymi wprowadzenie czołgów T-62 wynika z tego, że one nie posiadają żadnej zachodniej technologii. Żadnej. To są czołgi okresu Związku Radzieckiego, gdzie było totalny, jak to dzisiaj młodzież mówi, ban na dostawy elektroniki do Związku Radzieckiego. I te czołgi nie mają dzisiaj problemu z zachodnią elektroniką. A jak się okazało, wiele współczesnych rosyjskich konstrukcji wojskowych, gdzie się Rosjanie chwalili, że to są, jak to oni mówią, net analogów w Mirie, tak? To się okazało, że jest mniej lub bardziej nafaszerowane niemiecką, francuską czy jakąkolwiek inną elektroniką i ona dzisiaj może przestać działać. Więc to wydaje mi się, że ten czołg T-62 oczywiście jest też spowodowany dużymi stratami, ale czy nie jest to właśnie taki element, w którym
w nim nie ma żadnej zachodniej technologii i nic się tutaj nie wydarzy. Wszystko jest stare, dobre, sowieckie na lampach czy na innych jakichś tam mikroprocesorach wielkości cegówki i to ma działać, tak? Tak to wygląda, tak? Dobrze, ale to dobrze i źle, bo jak Ukraińcy rozwalą im te czołgi, wszystkie to już nie będą Rosjanie mogli tego odtworzyć, bo przecież nie odtworzą linii produkcyjnej T-62. Oczywiście. Nic nowego nie zbudują. Trochę tutaj żartujemy, ale niestety ta skala działań rosyjskich w porównaniu do ukraińskich, Ukraińcy będą odnosić sukcesy lokalne, tak jak przeprawa na rzece, tak, gdzie złapali rosyjskich dowódców, że tak powiem, z opuszczonymi spodniami i tą kolumnę pancerną wybombardowali do zera, ale to są jednostkowe przypadki. Dzisiaj Rosjanie tym walcem ogniowym walcują tak długo, aż zostaje krajobraz totalnie księżycowy. Tam nie ma nic, tam nawet drzewa już nie rosną. Tam jest dziura na dziurze, dziura na dziurze. Ukraińcy ponoszą straty, no bo nie da się ukryć przed takim ogniem artyleryjskim. I potem Rosjanie puszczają kolejną falę żołnierzy. Zaczyna się pierwszy oszczał, jeden drugi, żołnierze się wycofują, znowu artyleria, godzinę, dwie, trzy i zaczynamy od nowa. To oczywiście generuje postęp 200 metrów na dobę, ale jakiś postęp zawsze jest. I druga rzecz, nawet gdybyśmy założyli, że może nie za miesiąc, może nie za dwa, ale za pół roku, kiedy się już Ukraina nasyci nowoczesną bronią, wypchnie Rosjan z tego terenu, to proszę teraz powiedzieć, co tam zostało? Tam nie ma nic. Ukraina przez najbliższe 30-40 lat będzie miała problem z odtworzeniem stanu, który był przed wojną. Ogromne zakłady, które były kołem zamachowym przemysłu ukraińskiego, zniszczone. Część rolnicza zniszczona. Rosjanie zostawili spaloną ziemię. Tam trzeba będzie zainwestować miliardy euro, albo nie, setki miliardów euro, albo jeszcze więcej, żeby to przywrócić do stanu, który był przed wojną. A co dopiero o rozwoju Ukrainy. To jest strategia rosyjska. Tam, nawet gdyby, mówię, Ukraińcom, czego życzę, nie sądzę, żeby to się wydarzyło w ciągu miesiąca, dwóch. Może w jakimś dłuższym okresie czasu Ukraińcy odzyskają te tereny, to i tak im to nic nie da, bo tam będzie po prostu jak na Marsie. No. Nie będzie życia. No tak, może to jest jeden właśnie z celów Rosji, skoro nie udało się tego Kijowa zdobyć. Jak pamiętamy, na początku ta armia rosyjska była dosyć ostrożna, no bo jeszcze było takie założenie, że skoro mamy tę Ukrainę wziąć do siebie w swoją strefę wpływów po zmianie reżimu, no to lepiej jej nie rozwalać, ale może teraz po prostu Rosjanie ją zdemolują w drobny mak, za jakiś czas ta wojna się skończy, ale ich cel będzie osiągnięty, bo ta Ukraina będzie po prostu tak rozwinięta. Tak, dokładnie. Ja mam takie wrażenie, że właśnie Rosjanie na początku myśleli, że ich Ukraińcy polubią. Jak się okazało, że nas nie lubicie, no to nas będziecie nienawidzić i się bać. Tak. No ale jeszcze do tego, o czym pan mówi, panie generale, czyli zniszczeń infrastruktury, zniszczeń przemysłu, no to dochodzi też taka czysto ludzka tragedia, bo te miasta, które są ostrzeliwane, zamieniane są w gruzy i ludzie nie mają dokąd wracać. Prywatny majątek jest zniszczony, blokowiska. Gdzie ci ludzie się podzieją wszyscy? No więc może się okazać, że nawet jeżeli, tak jak powiedziałem, Ukraina odzyska całość czy część terytorium, to przez najbliższe kilkanaście lat tam nie będzie życia. Bo ci ludzie no, przyjdą i to będzie tak jak Warszawa w 1944 roku. A nie wiem, czy Ukraina będzie... No, przepraszam, my odbudowując Warszawę, to mieliśmy taki cel, bo to stolica i tak dalej. Ale przypominam miasta, które zostały zniszczone na przykład na dzisiejszych ziemiach zachodnich. Do dziś są nieodbudowane. Patrz, Kostrzyn nad Odrą. Tak? Z boku powstało miasto. Ten stary Kostrzyn jest dzisiaj ruiną dalej. Ten Wrocław jak długo nie był odbudowywany. Tak? Dopiero po powodzi zaczął się podnosić. Ale tam jeszcze w latach 80. było wiele budynków, które wyglądały jakby się skończyła wczoraj. Tak, zresztą po wojnie w Polsce też był taki pomysł. Część komunistów uważała, że lepiej przenieść stolicę do Łodzi, a z Warszawy zostawić jako wielki pomnik wojennego tam zdziczenia i barbarii, zostawić takie morze ruin, żeby wycieczki przyjeżdżały z całego świata, ale zaniechano całe szczęście ten pomysł, ją tam w jakiś sposób lepszy czy gorszy odbudowano, ale tutaj rozumiem, że sytuacja będzie trudna, ale tylko zapytam, ostatnia sprawa, bo otworzyła się jakaś podobno, co trochę wątpię, ale może perspektywa unijnego członkostwa dla Ukrainy, może Europa weźmie to na siebie. Myślę, że nie chciałbym tutaj być złym prorokiem,
ale słyszeliśmy te ostrożne deklaracje w Europie o 10, 15, 20 latach jakby tej drogi kandydackiej Ukrainy. Ja myślę, że Ukraina, tutaj Europa może się bardzo zawieść, bo Ukraina liczy, że to się stanie już jutro i pojutrze. Nie sądzę, żeby Ukraina chciała czekać 20 lat na członkostwo w Unii Europejskiej, bo ona nie ma na to czasu. I może nastąpić takie załamanie się tego entuzjazmu europejskiego, tak? Że Europa tak naprawdę nie chce nam pomóc. Oczywiście, że tutaj są dziesiątki różnych czynników, ja nie chciałbym ich wszystkich omawiać, ale taki zwykły człowiek powie tak, no tak nam obiecywali i podzieli za 20 lat. Tak? No to dla człowieka, dla nas 20 lat to jest jakaś odległość czasowa nie do wyobrażenia nawet. Tak? Więc tutaj może być taki kryzys. I druga rzecz, wiele państw Unii Europejskiej może się obawiać wstąpienia czy pomocy Ukrainie, bo będzie miała świadomość, że pieniądze, które dzisiaj, między innymi Polska, które idą do nas, będą musiały pójść na Ukrainę. I wszystkie państwa, które dziś są beneficjentami, mogą się okazać, że już przestaną nimi być. I będą musiały wnieść potężny udział po to, żeby odbudować Ukrainę. Nie wiem, czy wszyscy będą chętni i nie wiem, czy ten początkowy entuzjazm, jak trzeba będzie wpłacić kilkadziesiąt miliardów euro do kasy, nie opadnie. Oczywiście, szczególnie, że ten tort jest, że tak powiem, cały czas taki sam i pojawi się pewien nowy gracz, który będzie po prostu nie tyle żarłoczny, ale po prostu będzie potrzebował tego swojego kawałka i to się odkroi z kawałków innych krajów. I jeszcze pani generale... Dokładnie tak. Tak, jeszcze dokładnie tak. I porównując Ukrainę do każdego kraju Unii Europejskiej, to żaden kraj Unii Europejskiej nie będzie mógł powiedzieć, że jest biedniejszy, czy ma gorszą, tragiczną sytuację niż Ukraina. Ukraina na każdym polu wygra, tak? Zawsze. Oczywiście, jeszcze dodajmy, że chociażby, żeby daleko nie szukać, Polska straci pewien swój czar gospodarczy, jakim jest tania siła robocza, bo Ukraińcy zawsze nas przebiją, prawda? Co jest, no więc to jest wiele aspektów takich. Gdzie trzeba budować swoje montownie i swoje fabryki. Więc tu jest wiele, wiele różnych aspektów, które należy rozpatrzeć i ten entuzjazm taki, który jest potrzebny i fajny, no, należy tak trochę przemyśleć w długoterminowym takim... Ja nie mówię o tym, że jestem przeciwnikiem wstąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, wręcz odwrotnie, ale czy ten cały proces właśnie nie spowoduje to, że najpierw się Ukraina znudzi tym wszystkim i się... W cudzysłowie powiem, obrazi na Unię Europejską, no bo oczekiwanie 20 czy 15 lat dla człowieka, który chciałby być jutro w Unii Europejskiej jest nie do przyjęcia. A z drugiej strony, czy po tym początkowym entuzjazmie pomagania, chociaż nie wszyscy chcą tego pomagania Ukrainie, albo czy jeszcze nie będzie takiej sytuacji, że niektóre kraje, patrz Węgry, będą próbowały ugrać swoją grę, tak jak na przykład dzisiaj Turcja próbuje ugrać swoją grę przy przystąpieniu Szwecji i Finlandii do NATO. I Węgrzy będą chciały jakiś tam swój kawałek ugrać narodowościowy czy ten. Tutaj jest jeszcze wiele innych tematów, o których dzisiaj no, ciężko jest powiedzieć. Dlatego ten proces przyjmowania Ukrainy wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo długotrwały i nie wiem, czy Ukrainie starczy cierpliwości. I czy nam starczy wytrwałości i samozaparcia, żeby jednak powiedzieć obywatelom, między innymi w Polsce, że szanowni państwo, czas, kiedy budowaliśmy drogi, chodniki, place zabaw i tak dalej, się skończył. Tak, bo teraz trzeba je budować pod Mariupolem. Okej, to w takim razie trochę takie gorzkie zakończenie, ale żeby tak nie zostawiać państwa w ten sposób, no to panie generale, no powiedzmy sobie, że jest w tym wszystkim jeden wielki plus, bo kto wie, może przy okazji Rosja też się zawali od tego wszystkiego i od tych sankcji i ta rosyjska armia już według wielu ekspertów po tych kolosalnych stratach, jakie zadała jej ukraińska armia i natowska broń, już przez kolejne 25 lat będzie się odbudowywała, więc to jest trochę taka gra na wyniszczenie, ale wyniszczają się obie strony, więc chyba to jest ta optymistyczna strona, prawda? Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że każdy pocisk wystrzelony rosyjski w stronę Ukrainy oczywiście no niestety zabija też żołnierzy ukraińskich, ale osłabia potencjał Rosji. I Polska bardzo dobrze, że wspiera Ukrainę, bo
dopóki Ukraina trzyma Rosję, to to jest taka sytuacja, jak w tym słynnym polskim powiedzenku, złapał Tatar, złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Tak? I tutaj dokładnie jest taka sytuacja. I dopóki ten klincz będzie trwał, to Rosja się wykrwawia i w sile ludzkiej, i w sprzęcie wojskowym, i gospodarczo, bo pamiętajmy, że ja wracam ciągle do tego słynnego stwierdzenia, już nie pamiętam, Napoleona czy Aleksandra Wielkiego, że do prowadzenia wojny są potrzebne trzy rzeczy, pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze i Rosja wcześniej czy później odczuje to wszystko. Dzisiaj też te pieniądze w cudzysłowie, czy tym, pamiętajmy, że dzisiaj do prowadzenia wojny są potrzebne nowoczesne technologie. Dzisiaj wojna jest zbudowana na nowoczesnych technologiach. Rosja została od nich odcięta, ma sama problem z ich produkcją i może się okazać, że zamiast podnosić swój potencjał, będzie go obniżała. Co z tego, że będzie miała tam półmilionową czy milionową armię? No ale to będą ludzie na poziomie I wojny światowej, będą mieli 5 pocisków i bagnet na broń. Dzisiaj tak się nie wojuje. Dla nas jest to, dla nas wbrew pozorom, każdy dzień, w którym ten konflikt się przedłuża, osłabia Rosję we wszystkich możliwych sposobach i mam nadzieję, że żaden kraj, tak kolokwialnie mówiąc, nie pęknie i nie zacznie się z tego wyłamywać, bo Rosja, która zostanie dość mocno osłabiona, już jest mocno osłabiona, a jeszcze zostanie mocno osłabiona, przestaje być zagrożeniem. Oczywiście, że ta ideologia, która tam funkcjonuje, będzie tam krążyć, te wszystkie strachy, te wszystkie prężenia mózgów, ale to już będzie taki, trochę powiem, taki bardzo wycieńczony chorobą człowiek, który raczej będzie się, tak jak dzisiaj to Rosja robi, wracał do takich wątków historycznych, jak to za tam cara, tam jakiegoś jednego, czy drugiego, czy trzeciego było i my byśmy też tak chcieli, no ale. No tak, tak. Putin porównał się a propos ostatnio do cara Piotra Wielkiego, ale kto wie, czy nie będzie raczej człowiekiem, który nie uczyni Rosji wielkiej, tylko ją rzuci na kolana i zostawi może ruin po sobie i kryzys gospodarczy. Panie generale, to zakończymy w takim razie optymistycznie. Tak, zakończamy optymistycznie. Pamiętajmy, że każdy moment, w którym Rosja jest coraz słabsza, jest dla nas korzystny, ale też trzeba pamiętać tak na koniec o jednej rzeczy, że gdzieś jest ten punkt krytyczny. Należy zachować pewną ostrożność w tym całym działaniu. Nie mówię, że należy się układać z Rosją, nie mówię, że należy akceptować rosyjskie warunki, bo tak nie jest, ale też nie można doprowadzić do sytuacji, w której Rosja z jakimś takim w czerwonej gorączce szaleńca zacznie przyciskać na ślepo przyciski różne i co może się skończyć bardzo źle. Bo tak jak powiedziałem, szaleniec może się wykonać szaleńcze ruchy, które nie są nam potrzebne. I wtedy by ten poziom bezpieczeństwa, który dzisiaj nam wzrasta poprzez to, że Rosjanie się angażują na Ukrainie i tracą swoje siły, mógłby zostać definitywnie zmieniony na niekorzyść. No tak, ale wtedy to już wszystkie nasze analizy, panie generale, i całe tutaj rozmowy historii realnej staną się nieważne, bo już wkroczymy wtedy w coś, czego analizować się nie da, bo już straci to wszelką racjonalność. Dokładnie tak. Wtedy już zostanie nam się chyba tylko pomodlić i już, tak. Panie generale, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan generał Tomasz Drewniak. Jeszcze raz dziękuję i dziękuję również widzom za obejrzenie odcinka, za wspieranie historii realnej. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. I na koniec kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. Brawo! Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.